Siemanko. Chciał Exa nagrać, kurde, opinię o jednym biurze. Ale tu nie posiedzę, bo gościu ma okno otwarte. Myślałem, że sobie posiedzę na ławce, kurde, i popalę trochę kiepów. Bo chwilę będę gadał, nie? To pójdę do piwnicy. W domu nie będę nagrywał, bo młody śpi. Nie mogę drzeć japy. Zero emocji. Także no, dopalę sobie i lecimy z koksem. Yo! Jakby komuś nie zależało na warunkach mieszkaniowych, to gdzie śpi, jak się myje, jaką pogodę robi, czy robi, kurde, w deszczu, w błocie, w gównie, to to biuro jest właśnie dla niego. A co? Cekodomy, kurde, normalnie o biurze, które nazywa się Fresh Future. Fresh Future, tak się pisze. Świeża przyszłość. Ja pierdolę. No. Tak kiedyś, kurde, z kupa zapytałem. No, ja zapytałem, nie, to kolega się żalił koledze, a poleciłem jemu taką fajną robotę, kurde, za fajną kabonę, a on nie chce iść. To ja się tak zapytałem, co to za robota, nie? No i tak, kurde, tam się znalazłem, nie? Rozmowa wyglądała tak, że zadzwoniłem, no i mówią, że to robota na wózki widłowe, nie? Więc myślę, kurde, nie mam papierów, no ale chuj tam, nie? Co to, kurde, taka robota na wózkach, to chyba proste, nie? A co? Zadzwoniłem, powiedziałem, że nie mam papierów, a to nieważne, nauczysz się i będzie git. Dobra, no. No i pytam się, co tam potrzebuję zabrać, bla, 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 bla. Kurde, napodpisywałem jakieś tam chuj mój dzikich węży. W sumie to nic nie podpisałem, wysłali mi tylko jakieś umowy, nie? Zajechałem tam na miejsce. I kurwa mać. Nie wiem, czy zacząć od początku, od warunków, czy od roboty. Idę zaraz do tej piwnicy, bo kurde, tutaj trochę zimno, nie? A gościu ma okno otwarte, mówiłem, nie? Muszę trochę kitrać. No, zajechałem tam na miejsce. No i mówię, że no, mieliśmy tu przyjechać, kurde. No i jesteśmy, nie? Przyjechałem swoim samochodem, miałem wtedy Opel Vivaro. Osobówkę, przedłużany, ładny, niebieski, w leasingu. No i kurde, no co tam, kurde, kabanosy, kurde, się rozmrażają, nie? No, jakąś zamrażarę pytam, tym tegis, mekis. No i na dwójkę dostaliśmy, kurde, jedną szufladę w zamrażarce, nie? Kurde, tam patrzę, kurde, to popodpisywane, to ludzie mają, kurde, po dwie szuflady, nie? Myślę, no kurwa, zajebiście. Początek, kurwa, kozacki, nie? No, jak zobaczyłem, gdzie mam mieszkać, to mnie, kurwa, normalnie krew zalała. Prowadzą mnie do garażu. Garaż z jakiejś blachy, pokryty, kurde, mniej więcej czymś takim. Serio, kurwa, serio. No. A tam kemping. Dwie przyczepy kempingowe. Kozacko, nie? Ale se myślę, chuj, jakoś kurwa ujebie. No. Nastał ten
dzień pracy i chuj, wygnali nas w pole wyrywać chwasty, kurwa. Ta. Wózek to widziałem, kurwa, gdzieś tam stał. Dobre, nie? No. I tak przez parę tygodni. No, i douczali mnie na wózkach po godzinach, że coś się tam nauczyłem, nie? Masakra, powiem, kurwa, masakra, nie? No. Dzwoniłem, kurde, do tego biura i pytam się, co to w ogóle za warunki, nie? No, że jak mi nie odpowiadają, no to mogą mi dać gdzie indziej, nie? No, to na następny raz pojechałem do Belgii. No i tam, kurde, no baja, nie? Normalnie motel, we dwójkę my tam mieszkali. Normalnie motel, serio, kozacko. Motel, tam kilka pokoi, nie? Śniadanko normalnie przygotowane i do pracy, kanapki porobione. Elegancko, nie? No i tam na tej drugiej robocie, no to mieliśmy wózek do dyspozycji i naprawialiśmy takie skrzyniopalety. I tak przez kilka tygodni. No ogólnie dało się, nie było tragedii. I co? Robiliśmy po 10 godzin. Po 10 godzin myśmy robili. Dali nam do łapy, kurwa, nie pamiętam. No ale wychodziło 500 jurków na 500, 500 wychodziło tygodniowo, nie? Nie pamiętam, kurde, ile to było, ale to nie były jakieś kosmiczne kwoty. Tym bardziej, że po 10 godzin to sobie możecie policzyć, nie? Plus soboty oczywiście, tylko w soboty robiliśmy krócej. Chyba krócej. Nie pamiętam. Chuj z tym, dobra. No. I co? Potem pojechaliśmy znowu do Belgii, tylko już w inne miejsce, na jakieś chłodnie. Tam ta firma się nazywała... Wszystko należało do jednego gościa, nie? Albo do jakiegoś wspólnika jego. No i tam była chłodnia. I tam robiliśmy, kuźwa, przy maszynie. Jak... No po prostu, kurde, przyszedł sezon. Zbierali, wykopywali marchewkę, wykopywali cykorie i jakieś tam różne pierdoły. No to przy maszynie żeśmy tam taki sortownik był do tej cykorii, który dzielił właśnie rozmiarowo i ziemię wypierdzielał, nie? No. Też tam za wiele na wózku się nie pojeździło, ale już trochę więcej. Znaczy, no więcej to się jeździło przy tych paletach, w skrzynią paletach, co my naprawiali. No i kurde, a jakie tam tam warunki już były też zupełnie inne, bo to były takie kontenery dwuosobowe. No ale no fakt faktem, ja sobie na weekendy jeździłem gdzie indziej. Wyjebany mnie. Tam kurwa żyć tak tu serio, nie? No, tyle, że no... Wtedy myślałem, że to jest dobra kasa, nie? Ale chuj tam. Później cła. Już za bardzo nie chciałem jeździć tam do tego Tolebeku, co byliśmy na początku. No to kurwa, dajcie spokój, nie? No, pojechałem tam, ale już tam robiłem normalnie na wózkach. I jeszcze miał gościu w Niemczech. To jeździliśmy tam traktorami, nawadnialiśmy pole, bo susza przyszła. No ogólnie praca taka se. Ludzie tacy se. Wiadomo, to wszędzie jest tak samo, nie? Ale tak. Jeśli chodzi w ogóle o ubezpieczenie. Ubezpieczenie to kurde poracha w chuj, nie? Jakieś kurwa chuj wie co to za ubezpieczenie. To nie ubezpieczenie holenderskie, tylko dali jakieś ubezpieczenie od wypadku. Czyli tak naprawdę nie byłem ubezpieczony w Holandii, nie?
Zapalę se faję, nie? Zaraz wracam. Już se kurzę, nie? To jest na początek buszkowar. Dobra, i co ty? O czym? O tym ubezpieczeniu, no. Był tam gościu, złamał girę, kurde, i musiał zapłacić za to, nie? Nie dostał zwrotu. A szkoda gadać w ogóle, porażka, nie? W chuj. Wypłaty to były różnie. Zaliczkami to trzeba było, kurde, złapać szefa, a szefu to raz był, raz go nie było. W sensie przyjechał raz na dwa tygodnie, zależy gdzie. Szefem był taki, właścicielem tego całego wszystkiego, to był taki Holender. Kurwa, a tam w tym Tolebek, to tam, kurde, serio, szwagry, kurde, opanowały wszystko, a nie? To można powiedzieć, ktoś sobie tam zrobił taką rodzinną robotę, nie? Szwagier, szwagier i szwagier, i szwagier i brat i szwagier. Ja to był pierwszy, kurwa, ja! Ja to był pierwszy, ty! Serio, takie, kurwa, nie wiem, jak to powiedzieć, żebyście zrozumieli. I nie odebrali tego w sposób nieprawidłowy. No to jest robota dla takich, którzy, kurde, no, stricte przyjeżdżają dorobić i wypierdolić. Tylko że oni tam przyjeżdżają robić, mieszkają i żyją tam, kurwa, jak prosiaki, bo mieszkają, kurwa, no, jak wam już wspomniałem, w chujowych warunkach. Kurwa, i robią tam po 8-10 lat, rozumiecie? No to nie, no, no. Szkoda w ogóle o tym, kurwa, tutaj dyskutować. Super. Jeszcze bym zrozumiał, jakby sobie ktoś, kurde, nie wiem, wynajął jakąś normalną chatę, nie? Albo, nie wiem, miał jakiś pokój normalny do... Nie, kurwa, tylko egzystencja, kurwa. Pchać hajs, kurwa, do Polski, kurwa, stara nie chce, kurwa, mam wszystko, nie? A ty, kurwa, jak szczur, kurwa. Weź, pojebane. Pojebane, kurwa. Nie, no kurwa, no. To nie, no. Nie, no, jakbym miał, kurwa, to w sumie to nie jest żadna opinia, tylko to jest, kurwa, płakanie wam, kurwa. To biuro jest takie małe, że, kurwa, jakby miało być, kurwa, miastem na mapie, to by go, kurwa, nie było widać, nie? Także polecam dla takich, którzy, kurde, no, mają wyjebane, kurde, właśnie to, jak śpią, gdzie się myją, itp., itd., bo prysznic tam jest, kurwa, jeden, kurwa, na wszystkich, nie? Jedna pralka, szkoda tylko, że jeszcze żetonów nie ma, nie? Chociażby suszarkę jeszcze tam zamontowali, ale nie, ni chuja, kurwa. Co, kurwa, plusem ma być to, że w kantynie jest telewizor, kurwa, i internet? To, kurde, sorry, no, kurwa. Po chuju plus. Taki internet, że jak, kurwa, wszyscy siądą, to... Dwa samochody służbowe, z czego trzeba się oczywiście rozliczać, także, kurwa, ja miałem swoje, to pierdoliłem to, nie? Ale, kurwa, jak gdzieś jechałem, to, kurwa, wszyscy chętni, kurwa. Wiadomo, niektórzy to wiedzieli, kurwa, co jest co, nie? Że, kurwa, nikt mi do tego nie leje. A większość to ciężko, kurwa, ciężko. Nie wiem, no kurwa, jak macie jakieś pytania, to walcie tam, to wam odpowiem, nie wiem. Mam tu dużo historii co do tego, kurwa, biura, ale no serio, no musiałbym pierdolić wam tutaj z godzinę, a kto to będzie słuchał? No kurwa, co?
Nie ma co pierdolić. Ogólnie w Holandii pracowałem w czterech biurach, przez cztery biura. Pracowałem w Holandii 10 lat prawie. No i to jest to biuro, do którego bym kurwa nie wrócił na pewno. No. Także czeka was jeszcze jakaś tam pogaducha kurwa o trzech biurach. Także wyczekujcie, jeśli jesteście zainteresowani, a jeśli nie, no to czapeczka, nie? Dobra, no co, nie będę przedłużał, nie? Nie polecam. Kończymy, kurwa, pa. Gdzie tu się wyłącza? Tutaj, nie? No, a ten krucafiks zamknął, pa. I got a bad feeling about this.